Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marta Pożarnik i prosto ze Złotych Tarasów mówię do Was dzisiaj o torebkach oraz butach na lato. Moi drodzy, przede wszystkim zanim już zacznę mówić swój monolog, opowiadać o torebkach oraz o butach, chciałam Was zachęcić do zadawania pytań. Pytania możecie cały czas zadawać pod komentarzami. Pytania nie muszą dotyczyć tematu mojego live'a, mogą dotyczyć wszystkiego związanego z modą. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. A druga rzecz jest taka, że zapraszam Was również za 2 tygodnie, a za 2 tygodnie powiem o dodatkach i opowiem na żywych modelkach. Pokażę Wam, jak wygląda stylizacja z dodatkami oraz bez dodatków. Dobra, moje drogie, przede wszystkim w tej części mówię do Pani. Bardzo często bagatelizujecie znaczenie i funkcję torebki. Wrzucacie ją do samochodu, jest ona ubrudzona, nie przykładacie do niej żadnej wartości. A weźcie pod uwagę, jak często ta torebka Wam towarzyszy. Tak naprawdę jest z Wami zawsze. I w pracy, i na randce, i jak idziecie ze znajomymi, jak idziecie na siłownię. Cały czas ta torebka gdzieś się przebija. Torebka jest bardzo ważnym elementem stroju, a w tym sezonie wszystkie oczy są skupione właśnie na niej. To torebka robi całą stylizację i to torebka w tym sezonie jest najważniejsza. Dlatego uwaga, te panie, które boją się odważnych stylizacji, te panie, których styl jest bardziej minimalistyczny, które lubią bardzo klasyczne, proste kroje, te panie mogą sobie zagrać fajnie torebką, albo krojem, albo deseniem, albo kształtem, o którym zaraz opowiem. W tym sezonie torebka wychodzi na pierwszy plan, dlatego warto się nad nią pochylić i zainwestować w nią troszeczkę więcej, albo zainwestować w większą ilość torebek, bo wiadomo, że nie ma jednej torebki, która będzie z nami na wszystkich okazjach, na wszystkich imprezach i na co dzień. Jeżeli chodzi o torebkę, na co warto zwrócić uwagę, kupując torebki? Przede wszystkim zwracamy uwagę na kolor. Powróciły szalone lata 80. Kupujemy, nosimy, wybiegi są przepełnione kolorem. Kolorami soczystymi, kolorami żywymi nosimy w tym sezonie. Bardzo soczystą, laboratoryjną, esencjonalną limonkę. Ostry fiolet, ostre róże, ostry niebieski kolor. Tak jak mówiłam wcześniej, ta torebka wychodzi na pierwszy plan. Jest ona bardzo ważna, dlatego warto jest pochylić się nad kolorem. Ja dzisiaj wróciłam do Was prosto z Władysławowa, czyli z moich wakacji i powiem Wam szczerze, że jestem zawiedziona, moje drogie panie, tym co widziałam na plaży, ponieważ zamiast bawić się kolorem, wzorem, deseniem i grać czymś fajnym, żeby ożywić tą letnią stylizację, żeby ona nie była taka nudna i taka smutna, jedyne czym kolorowym się otaczacie to są parawany, które Was oddzielają, a torebki są czarne, są smutne i są wielkie, takie, w których możecie pomieścić po prostu pół domu, jeszcze 2 szuflady. Tego nie robimy. Bawmy się tym kolorem i nie bójmy się go. Jeżeli boicie się postawić na taki mocny, esencjonalny kolor, nie jesteście może tak odważni na ten moment, to zachęcam Was do sięgania po pastele. W tym sezonie, jak i w ubiegłym, królują pastele. Tylko teraz nosimy pastele miętowe, truskawkowe, jagodowe, w odcieniu wrzosu. Także te pastele są bardziej rozbielone, są takie sensualne i delikatne. Dlatego jak idziecie na co dzień do biura, albo jak macie wolny zawód, albo macie weekend, idziecie na rower, warto jest uzupełnić swoją garderobę takim żywym, pastelowym, fajnym kolorkiem. I to będzie takie raz, że wyjście naprzód, żeby założyć inną torebkę niż beżową, czarną i szarą. A dwa, to będzie fajna odmiana od tych neonowych, laboratoryjnych kolorów. Dobrze, jeżeli chodzi o deseń, to właśnie ten sezon gra tym deseniem. Projektanci bardzo chętnie ubierają modelki w ten sam kolor torebki, co cała stylizacja. Czyli jeżeli panie jesteście ubrane na różowo, torebka również jest różowa. Jeżeli macie na przykład motyw kwiatów, tak jak ja dzisiaj na sukience, projektanci by chętnie dali Wam torebkę tego samego wzoru, z którego jest moja sukienka.
te proste torebki, które wybieracie, czyli listonoszki, bądź plecaki, bądź wielkie torby, szoperki, są właśnie we wzory. Jakie wzory królują i dominują w tym sezonie? Moje drogie, przede wszystkim to jest skóra węża, bądź skóra krokodyla. Ten motyw pojawia się na sukienkach, na tunikach, pojawia się również na torebkach i przy okazji butów, zaraz Wam takie pokażę. Pojawiają się również frędzle. Frędzle nosimy w tym sezonie w stylu disco. Co to znaczy? To znaczy, że one się mienią, one się błyszczą, one są długie i jest ich dużo. Im więcej przy torebce frędzli, tym lepiej. Te frędzle w tym sezonie nie są takie hipisowskie jak dwa sezony temu. Teraz one są bardziej glamour. Jeżeli chodzi o desenie i wzory, to wszystkie kwiaty, wszystkie paski, to jest nadal ten sezon. Duże, małe. Ważne jest to, żeby coś się działo, żeby coś się mieniło. Gdzieś wrzucona perła, gdzieś wrzucone cyrkonie. To jest właśnie to, czym żyje na pewno ten sezon. Jeżeli chodzi o wzory, to również owoce. Ja mam dla Was dzisiaj takiego arbuza. Zaraz Wam go pokażę. Arbuz się troszeczkę zaplątał, więc pokażę go tak. Wszelkiego rodzaju owoce, nieważne czy to są limonki czy cytryny, torebki z takim nadrukiem, w takim kształcie są bardzo modne. Więc zobaczcie, jaki mamy wystrzał tak naprawdę owoców w tym sezonie. Nie dość, że sięgamy po nazewnictwo kolorów zaczerpnięte od owoców, to jeszcze owoce nosimy na sobie. Motywy zwierzęce, motywy egzotyczne, to wszystko, motywy tropikalne. Fajnie gdyby było na Waszych torebkach. One mogą być wytłaczane, ale mogą być odstające. Ważne jest to, aby coś się działo. Ten sezon jest troszeczkę inny od poprzednich, ponieważ stawiamy też na różnorodność. Jeżeli chodzi o kształt torebek, to tak jak już wcześniej wspomniałam, modne są tak naprawdę wszystkie torebki, które były w tamtym sezonie. Na przykład listonoszka. Tylko nudna listonoszka w kolorze beżowym jest już passé. Tego absolutnie nie robimy. Na listonoszce w tym sezonie pływają ryby, ta listonoszka jest przezroczysta albo plastikowa, wszystko widać, co jest w środku. Także klasyczne modele tak, ale już bardziej uwspółcześnione i troszeczkę zmodyfikowane. Modne są szopery, wielkie torby. Dlaczego są modne? Dlatego, bo przede wszystkim są piękne i dwa, funkcjonalne. Te szopery możecie kupić tak naprawdę skórzane, mogą być one plecione, mogą być one z weluru, ze skali, tak naprawdę takie, jakie chcecie. Tylko uwaga, to co mówiłam wcześniej, zadbajcie o kolor oraz o deseń, żeby się troszeczkę wyróżnić, żeby tu był jakiś wyróżnik, żeby coś się błyszczało i coś się działo. Jeżeli chodzi o rodzaje torebek, powróciły lata 90. Nosimy w tym sezonie nerki. Ja już dla Was mam taką nerkę. Tak jak mówiłam, jeżeli boicie się eksperymentować z kolorami, nerka jest czarna, ma ona frędzle i się mieni. Taką nerkę możecie założyć nie tylko na plażę, ale również na wyjście. Nie dość, że jest funkcjonalna, ponieważ schowacie do niej telefon, pieniądze i wszystko, co Wam będzie potrzebne, jeszcze podkład i szminka się zmieści, ale będzie Wam wygodnie w niej przede wszystkim tańczyć. I taka nerka może sprawiać funkcję, raz, że praktyczną, ponieważ zastępować Wam pasek. Wciągniecie tutaj sukienkę, to jest świetny dodatek. No i oczywiście, wiecie, jako fajna torebka, możecie ją przywiesić tutaj z boku albo zrobić coś takiego. Ja nie mogę, ponieważ mam wszędzie mikroporty. Przełamać ją tutaj i nada to fajnej świeżości, fajnego looku każdej stylizacji. Jeżeli chodzi o nowości, czyli o to, co w tej modzie się zadziało, takiego nowego, czego wcześniej nie było, to są torebki, które są okrągłe i mini kuferki. Czyli wracamy troszeczkę do czasów dzieciństwa, nosimy torebki do ręki. Wyglądają one tak. To jest torebka, która jest z Hegosa, jest ona niesamowita, ponieważ łączy wszystko to, o czym mówiłam wcześniej. Jest świetny wzór, są świetne kolory, jest na do ręki i tak naprawdę mogę mieć prostą, granatową, białą albo czarną sukienkę i będę wyglądała w niej bardzo dobrze. To jest fajna propozycja na lato, ale również na jesień, ponieważ wyobraźcie sobie tą torebkę przy bardzo prostym płaszczu, będzie wyglądała tak naprawdę genialnie. Modne są również torebki, tak jak wcześniej wspomniałam, do ręki.
Czyli nie tylko torebkę nosimy na ramię, ale również trzymamy ją w ręce. W tym sezonie kupujemy również woreczki. Takie worki torebkowe są albo do ręki, albo możecie mieć z pięknym łańcuszkiem i tutaj mogą one fajnie wisieć. Jeżeli wybieracie torebki na ramię, to w tym sezonie im dłuższy będzie pasek, tym będzie lepiej. Moi drodzy, hit tego sezonu, który absolutnie zdominował nasze ulice, co widać, hit, który mi się bardzo podoba i taka perełka, która może być tylko w jednym sezonie, ale jest świetna i warto ją mieć w swojej szafie, to są plecaki, torby, torebki, zwikliny plecione albo ze słomy. Ja mam coś takiego, taki jakby większy rozmiar, który będzie idealnie wyglądał na plaży, bo zmieścicie do niej tak naprawdę wszystko, ale te torebki są genialne, bo czy idziecie na rower, czy idziecie do biura, ta torebka nadaje lekkości waszej stylizacji. Zobaczcie, jak naprawdę ciężko wygląda letnia sukienka z mocną, dużą, skórzaną torebką. Zamieńcie te duże torebki na mniejsze, na bardziej letnie i w tym sezonie dominuje wiklina, nie tylko na kapeluszach, ale również na torebkach i na butach, o czym za chwilę wam opowiem. Tutaj mam jeszcze fajny woreczek, który dla was przygotowałam i ten woreczek jest na ozdobnym łańcuszku. Dlatego to jest też świetna propozycja, bo taki łańcuszek możecie zarówno nosić do ręki, jak i puszczony. I on jest bardzo praktyczny, bo fajnie wygląda i znowu, wyobraźcie sobie prostą stylizację. Ja jestem absolutną zwolenniczką prostoty. Macie granatowe dżinsy, albo niebieskie, biały t-shirt, albo szary i taką torebkę. Ona nadaje tak naprawdę całego sznytu stylizacji, nie musicie się już o nic martwić, ponieważ fajnie wyglądacie, a wasze najważniejsze rzeczy są zabezpieczone przez piękną torebkę. Dobra. Moi drodzy, w tym sezonie również bardzo modne są plecaki. Tak jak mówiłam, możemy nosić plecaki wiklinowe, plecione, ale również takie skórzane, mocniejsze. Ja przygotowałam dla was czarny, co prawda, plecak, ale jest on pikowany. W tym sezonie są modne pikowania i ma on logo. A wiadomo, że w tym sezonie im większe logo, tym lepsze. I to pozostaje bez komentarza, bo albo ktoś lubi, albo nie lubi. Plecaki w tym sezonie są bardzo fajne. Czyli dobrze, podsumowując torebki, zastanawiając się nad kupnem torebki, jeżeli idziecie do sklepu, pamiętajcie, to jest ważne, kolor, desen, czyli wzór oraz rodzaj torebki. I teraz jest dylemat, albo wybieracie klasyczną w standardowym kolorze, albo wybieracie zwariowaną, na przykład w klasycznym czarnym kolorze. Buty. Moje drogie, bardzo często moje klientki pytają mnie, jakie kupić buty latem. No i moje drogie, to lato jest absolutnie rozmaite, ponieważ nosimy zarówno klasyczne rzeczy, jak i ekstrawaganckie. Przede wszystkim ostatnio czytałam bardzo fajny artykuł do Natalii Versace, która napisała, że jest strasznie znudzona słowem sexy. Jest strasznie tym znudzona i zmęczona. Dlatego w tym sezonie, moje drogie panie, klasyczne, wąskie, wysokie szpilki troszeczkę chowamy sobie do szaf, one tam sobie leżą, ładnie je pakujemy w piękne pudełeczko i wyciągamy trampki. Jestem absolutną zwolenniczką tego trendu, ponieważ w tym sezonie lubimy bardzo wygodne i funkcjonalne, praktyczne rzeczy. To jest też trochę związane z tym, jaką mamy sytuację polityczną. Kobiety są bardziej świadome siebie, kobiety wychodzą na ulicę, kobiety noszą się już wygodnie. Kobiety otwierają swoje firmy i tak naprawdę kobiety chcą rzeczy wygodnych. I w tych wygodnych rzeczach chcą czuć się seksownie. Bo wszystko, wiadomo, zaczyna się w głowie i po odebraniu. Dlatego ten sezon przynosi na ulicę tak naprawdę fajne, wygodne buty. Jeżeli wybieracie tenisówki, mogą być one bardzo sportowe, zestawicie je nawet z ekstrawagancką, bardzo zwariowaną sukienką, albo załóżcie takie tenisówki sportowe, proste, do klasycznych cygaretek do biura. Jeżeli chcecie postawić na troszeczkę bardziej elegancki look, jeżeli chodzi o buty, a to dalej mają być wygodne tenisówki, zachęcam was do takiego eksperymentowania. W tym sezonie modne są również sznurówki, ale uwaga, zamiast sznurówek nosimy piękne wstążki. Te wstążki mogą być takie sensualne, delikatne kobiece, albo z jakimś przesłaniem, z jakimś cytatem. Takie różne
sznurówki możecie dostać praktycznie w każdej sieciówce, tak samo jak wygodne tenisówki. Nosimy w tym sezonie również platformy, czyli buty na troszeczkę wyższej platformie. Zobaczcie, mamy prostego buta, który fajnie błyszczy, jest uzupełnieniem całej stylizacji, która może być prosta. Do tego możemy założyć oversize'ową sukienkę, możemy założyć prostą ołówkową sukienkę, ołówkową spódnicę, wpuścić bluzkę do środka i mieć takie buty, które będą genialnie wyglądały i będą dodawały Wam stabilności i troszeczkę wzrostu. On wyrównuje również proporcje Waszej sylwetki. Jestem absolutną zwolenniczką sneakersów, które błyszczą, które się mienią i które są troszeczkę wyższe. Przygotowałam dla Was takie dwie propozycje, które możecie nabyć w Van Graaffie. To są takie klasyczne bardzo sneakersy w czarnym kolorze. Teraz w tym sezonie też się przewija taki trend białego i czarnego, także te buty założycie zarówno teraz latem do białych shortów, białej zwiewnej sukienki, jak i za chwilę jesienią do dłuższego, fajnego prochowca. Możecie wybrać model albo sportowy, zobaczcie, on jest również na platformie, jest troszeczkę wyższy, albo coś takiego. One bardzo zgrabnie wyglądają na nodze, nie zasłaniają Waszych kostek, co jest ważne, czyli wydłużają Waszą sylwetkę. No dobra, trochę powiedziałam niedobrych, niefajnych rzeczy o szpilkach, dlatego jeżeli Panie bardzo je lubią, w tym sezonie mamy klocki. I one wyglądają tak, im są bardziej zdobione, wypełnione fajnymi rzeczami, tym jest lepiej. Także moje drogie Panie, jeżeli lubicie szpilki, fajnie jest sięgnąć po coś takiego, to wcale nie wygląda babcinie, to się bardzo ładnie prezentuje i coś tutaj się dzieje. W tym sezonie nosimy również bodki. Te bodki są ekstrawaganckie, one się mienią, one się błyszczą. One są w bardzo ostrych kolorach, albo czerwone, albo złote, albo srebrne. I właśnie fajnie jakby ten botek był na słupku i żeby na tym słupku coś się działo. Mogą być perły, mogą być świeki, albo może być łańcuszek, albo może być on w innym kolorze niż reszta buta. Wtedy też robi nam całą stylizację. Tylko może jakaś fajna bombera, taki but i słuchajcie, wychodzimy i robimy szał. Espadryle, modne już od tylu sezonów, że szkoda mówić, ale teraz ważny jest błysk. Czyli patrzcie, to co mówiłam wcześniej, płynnie się zgadza z tym wszystkim, idziemy w kółko. Te motywy i te malutkie desenie, czy broszki, które się gdzieś pojawiają, czy klipsy na butach, to jest właśnie to, czym żyje ten sezon. Więc czasami, jeżeli macie jakąś fajną broszkę, wepniecie ją w swoje stare espadryle, te buty będą miały powiew świeżości, będą w trendzie na ten rok. A propos pereł, które też uwielbiam, zobaczcie, to są też proste, jest model buta, wydłuża naszą sylwetkę, bo jest fajnie wykrojony, wycięty. No i coś się dzieje, nie jest nudne. Ten sezon żyje również obcasem kaczuszka, tak jak wcześniej już wspominałam, który wylansował Prada i Miu Miu. I tutaj mam takie kaczuszki w białym kolorze. Ten sezon bardzo lubi białe buty. Czy my to lubimy, czy nie? Sezon to lubi, więc ja pokazuję. I oczywiście klap. Im się bardziej mienią, tym lepiej. Klapki są świecące, klapki są błyszczące. Mogą wyglądać one również tak. I tak naprawdę te klapki wcale nie są na plażę albo na basen. One są na co dzień. I one są też fajnym uzupełnieniem naszych wszystkich stylizacji. Nie wiem, dlaczego backstage się śmieje. Rzecz ostatnia, jeżeli chodzi o obuwie. Moi drodzy, która wzbudziła duże kontrowersje na moim Instagramie, to są klapki, które są z zabudowanym przodem. I one wyglądają mniej więcej tak. Ja oczywiście brałam bardzo zwariowanego, żeby Wam pokazać, jak wygląda, no bo musiałam trochę zaszaleć w końcu i to jestem ja, więc jakbym mogła dla Was przygotować coś prostego. Te klapki tak naprawdę rządzą pokazami mody i to jest tak naprawdę numer jeden, jeżeli chodzi o hit o obuwie. I teraz tak, jeżeli komuś się nie podobają, nie musi ich kupować, nie podążajcie ślepo za modą. Mnie się one podobają, ale musicie
na pewno uważać, żeby ten przód nie był za długi, bo jeżeli jest za długi, to niestety wasza stopa będzie w nim bardzo źle wyglądała, przecież nie chcemy sobie wydłużać stóp. Mogą one być bardzo spokojne, mogą być zwariowane, tak jak ten, którego przygotowałam. To trochę wygląda jak taki bucik Aladyna i to jest, to właśnie chodzi o to w modzie, żeby się trochę pobawić, żeby coś się zadziało i żeby nawet sprawić komuś radość, bo czasami mam tak, że jak założę coś bardzo odpałowego i idzie ktoś naprzeciwko mnie, to się tak pięknie uśmiecha. I tak sobie postanowiłam, że chyba o to chodzi w życiu, żeby nie dość, żeby samemu być radosnym, ale żeby też sprawiać radość innym. Dobra, to ja chyba już przechodzę do pytań. Zobaczymy, o co dzisiaj mnie pytać. Dobrze. A, witam was serdecznie, serduszka lecą! To jest to, co uwielbiam strasznie. Dobrze, poczekajcie, od samego początku przechodzę. Dziękuję Aniu, Radku, że jesteście, Danielu ze mną wszyscy. Bardzo dziękuję za wszystkie serduszka. Martin, też się cieszę, że jesteś. I po prostu te minki z serduszkami, które mi wysyłacie. Super. Dobra. Jaka torebka do pracy dla drobnej kobiety? Diana, bardzo dziękuję za to pytanie. Miałam wam o tym powiedzieć, że wybierając torebkę, weźmy pod uwagę proporcje naszej sylwetki, ponieważ możemy niestety się poszerzyć albo pogrubić, czego nie chcemy. Przez zbyt dużą torebkę możecie wyglądać za bardzo karykaturalnie. Ostatnio miałam taką sytuację, którą też opisywałam na swoim Facebooku, że szłam sobie do pracy na zakupy z klientką i przede mną była pani, która miała bardzo drobną sylwetkę, była bardzo szczupła i miała wielką torbę. Ale uwaga, to nie była torba podróżna, to nie była torebka, z którą zaraz miała wsiadać do pociągu, tylko to była torebka do pracy. I jak bardzo drobna pani założy tak wielką torebkę, to ona po prostu wygląda karykaturalnie i śmiesznie. Więc Diana, jeżeli jesteś drobna, to wybieraj takie torebki, które nie zaburzą twoich proporcji, żeby one nie były ani za duże, ani żeby nie była za mała, ponieważ powinnaś w niej pomieścić te swoje najważniejsze rzeczy. Także ja proponuję, jak będziesz zastanawiała się nad jakąś torebką, przymierz ją, zobacz w lustrze, jak w niej wyglądasz, a nie kupuj od razu, bo ci się spodoba na wieszaku i zrób sobie zdjęcie. I na tym zdjęciu od razu zobaczysz, czy te proporcje twojego ciała są zaburzone, czy nie. Panie, które są niższego wzrostu, niech wezmą pod uwagę to, aby torebka ich nie skracała, bo torebka może was skracać, jeżeli będzie za wielkim worem. Panie, które mają troszeczkę, które są bardziej obfite, które mają bardziej kobiece kształty, raczej niech unikają mniejszych torebek, ponieważ przy mniejszej torebce będą się wydawały optycznie większe. Ania, fantastycznie, że kolor może nam towarzyszyć pod postacią torebki. Kupiłam sobie ostatnio torebkę nerkę. Jak nosić ją nie tylko na co dzień? Ania, to jest też ta nerka, o której mówiłam. Tą nerkę możesz spokojnie założyć na wyjście z przyjaciółmi wieczorne, na jakąś randkę, na kolację, na festiwal, który jest teraz modny, oraz na koncert. Jak ją nosić? Jeżeli założysz nawet taką sukienkę, w której jestem teraz ja, to jest zwiewna, normalna sukienka na lato, którą możesz założyć do botków, do balerinek, do kozaków, tak naprawdę do wszystkiego. I zamiast paska, który mam dzisiaj, możesz założyć sobie tutaj, spiąć nerkę. Może ona być na boku, może ona być z przodu. I tak naprawdę, raz, że podniesie trochę twoją sukienkę, bo ja jestem absolutną fanką zwijania i podwijania wszystkich sukienek, także ta też jest długa, tylko ja ją tak podwinęłam. I właśnie to możesz sobie zrobić tą nerką. Dodać sobie po prostu fajnej stylizacji, albo możesz ją spiąć tak z boku, żeby wygodnie tańczyć. Dobra? Dalej. Witaj. Halino, witaj. Ponownie musimy swoim kobietom zrobić niespodziankę i kupić taką śliczną torebkę. A panowie, dobra. Radek, bardzo dziękuję za ten manifest. To prawda, nie ma jednej torebki na wszystkie okazje. Kobieta w jednej torebce nie wychodzi. To jest absolutny must have. Jeżeli my dostajemy torebkę od panów, to chyba nie ma piękniejszego prezentu. Naprawdę. Także Radek, kupuj. Jestem z tobą. O jakiej porze najlepiej kupować buty? Przyjęło się, że najlepiej kupować buty wieczorem, kiedy noga jest zmęczona, wtedy tak naprawdę wiemy, czy te buty są wygodne, czy też nie. Pamiętajcie o tym, że praktycznie w większości sklepów mamy też około 30 dni na zwrot bądź wymianę obuwia,
I ja namawiam zazwyczaj moich klientów do tego, jeżeli mają jakiś dylemat zakupowy, żeby nawet kupić dwie pary albo tą parę i rano sobie podreptać w domku i sprawdzić, czy rzeczywiście buty są wygodne. Nereczka najlepsza na wakacyjne wyjazdy. To prawda. Nie tylko na wyjazdy. Super jest ta nerka. Tak, potwierdzam, bardzo fajna w New Looku, gdyby ktoś się pytał. Marto, czy modne są słomkowe kapelusze? Pozdrawiamy z Władysławowa. Całuję was, kochane. Oczywiście, że są modne słomkowe kapelusze, tylko pamiętajcie, że wybierając taki kapelusz, również patrzymy na proporcje naszej twarzy i nie na to, czy ten kapelusz jest ładny, mi się podoba i go kupuję. Tak nigdy z niczym nie robimy, zapamiętajcie sobie. Zakładamy kapelusz i patrzymy, czy my wyglądamy w nim dobrze. Te tenisówki skradły mi serce. Rylko są sztosem. To jest po prostu petarda. Marta, czy duże torebki to taka zbrodnia? Nie potrafię chodzić z małą torebką. Kasiu, absolutnie nie. Tak jak mówiłam, shopery są jak najbardziej tak. Jeżeli nie umiesz chodzić z małą torebką, ja cię absolutnie rozumiem. Tylko pamiętaj, żeby ta twoja torebka nie była wielkim torbistrzem albo torbą podróżną. Nie. Duże torebki są jak najbardziej ok, tylko żeby nie zaburzały proporcji twojej sylwetki. Dlatego przymierz, załóż i zrób sobie zdjęcie, bo koleżanki też nie do końca ci dobrze doradzą, ponieważ one ciebie inaczej widzą. Jak zrobisz sobie zdjęcie, będziesz miała obraz wszystkiego. Patrycja, jak to jest z tym łączeniem koloru torebki i butów? W tym sezonie każdy element inny, czy torebka i buty powinny być w jednym kolorze? Co to znaczy powinny? Patrycja, tak naprawdę zestawiaj to, jak ty czujesz, bo ty najlepiej wiesz. Ja uważam, że każda z nas ma fajną intuicję i każda wie, czy tak może wyjść, czy nie może. Ja nie tworzę tych zasad i ja ci nie powiem, że masz robić to, to, siamto. Ja tylko mogę ci powiedzieć ogólnie o tym, co jakby o czym mówi moda oraz jak wygląda i co nosi ulica. Nie dopasowujemy już torebki do butów. Czasami, ale ja uważam, że to jest raczej passé. Możesz mieć zwariowaną torebkę, na przykład w kolorze niebieskim, różowe buty i prostą stylizację. Tak jak mówiłam, projektanci w tym sezonie często zakładają modelką ten sam kolor sukienki co torebki. To może być twoim wyznacznikiem, ale tak naprawdę nie musi. Jak ja na przykład ubieram klientki na imprezy okolicznościowe, to raczej szukamy innych butów i innej torebki, ale to może być w zbliżonym odcieniu. Czyli na przykład torebka może być w ciemniejszym różu, a buty w jaśniejszym, albo odwrotnie. No w tym sezonie są modne również, wiesz, styl oblany farbą. Czyli możesz mieć różową sukienkę, ten sam kolor butów i ten sam kolor torebki. Wszystkie chwyty dozwolone, ufaj sobie. A kaczuszki? Oczywiście, kaczuszki są modne w tym sezonie i ja o nich wcześniej mówiłam. Wylansowała je Prada, pokazywałam wam kaczuszki w kolorze białym i nie mam już w żadnym innym kolorze. No te żółte są troszeczkę wyższe niż takie standardowe kaczuszki. Te buty są modne, ale trzeba je lubić. Nie każdy w nich będzie dobrze wyglądał. Na pewno odradzam je paniom, których jest troszeczkę więcej, ponieważ w takich kaczuszkach nie będą dobrze wyglądały. Zaburzą proporcje swojego ciała. Kochani, to już wszystkie pytania. Bardzo wam dziękuję. Zaskakujecie mnie ich ilością z każdego odcinka na odcinek. Bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną, że jest was coraz więcej. Przygotujcie sobie pytania i zapiszcie. Za 2 tygodnie opowiem wam o dodatkach, o tym, jak zmienić swoją stylizację i jak czasami jedna mała rzecz zmieni wszystko w modzie i nie tylko. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Thank you.
We'll be right back.